Szczęść Boże wszystkim, wita Was, Mateczek na vlogu o bibliotece Qt, sterownikach PLC oraz programowaniu w C++. Zaczynamy pisać program, który będzie programem w obrotnicy. Program będzie napisany w funkcji fb2, w bloku funkcyjnym fb2. Na początku zaczniemy od deklarowania zmiennych. Zmienną pierwszą będzie licznik cyklu, ponieważ program tej obrotnicy napisze w oparciu o dostępną w drugiej części kursu w sterownikach programowania sterowników PLC w metodzie w oparciu o funkcję deco. Więc pierwszą zmienną będzie licznik cyklu, drugą zmienną będzie zdekodowany cykl. Instrukcja deco robi, przypomnę, to, że liczbę, która jest normalnie 1, 2, 3, 4, 5, dekoduje na bit w podwójnym słowie. Czyli jeżeli mamy liczbę równą 1, zapali się pierwszy bit słowa zdekodowanego. Jak na razie mamy zadeklarowane dwie zmienne i teraz trzecia zmienna. Trzecią zmienną jest DS, czyli Decoded Structure, struktura zdekodowana. Robię to dlatego, ponieważ chciałbym, aby posługiwać się zmiennymi nazwanymi w sposób słowny, a nie adresami. No i zaczynamy wypełniać tą strukturę, ponieważ struktura zdekodowana również będzie miała około 2 bajtów, więc pierwszy bajt na razie jako new use i to będzie cały bajt bt. Drugi bajt również tymczasowo nazwiemy jako cały bajt jako not use, czyli nieużywany. Ponieważ instrukcja deco robi coś takiego, że początkowe liczby, czyli na przykład 1, dekoduje jako bit o adresie 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 i tak dalej. Czyli dlatego pierwsze bajty w tej nowej strukturze są bajtami pustymi. No i kolejny byte not use również. No i od adresu numer 3.0 będzie zdekodowany pierwszy element cyklu naszej obrotnicy. Będzie to pozycja domowa, home position. Albo home cycle, bo to będzie właściwie zerowy element cyklu, home cycle. Jeżeli cykl wyruszy, kolejnym elementem, czyli kolejnym jak gdyby etapem, będzie load table, czyli tak zwane załadowanie windy. Będzie to w tym momencie element wjeżdża na windę i jest cykl ładowania windy. Cykl wjazdu na palet, na cykl wjazdu na obrotnicę. Przepraszam, obrotnicę. Home cykle jest to zerowy, brak cyklu. Czyli winda w pozycji domowej czeka na akcję. Jeśli element wjeżdża na windę, na obrotnicę, dojeżdża do ostatniej fotokomórki, która określa, że element wjechał i kolejnym elementem jest box on table, czyli element na obrotnicy. Paleta wjechała. Kolejnym elementem cyklu, jak już paleta wjedzie, jest obrót, ponieważ w tym pierwszym elemencie paleta się obróci na prawo, czyli rotate table. Czyli automatycznie stół się obraca.
Zrobiłem to tak, ponieważ ten pierwszy element od 1 do 7 licznik będzie obsługiwał cykl wjazdu palety i zjazdu na prawo. Natomiast drugi cykl zacznę od 16 i będzie to po prostu wyjazd na wprost. Rotate table. No i jak już ten stół się obróci, wówczas będzie czekał na pozwolenie od taśmociągu, czy może wydać element. Czyli taśmociąg po prawej stronie powinien zgłosić swoją gotowość na przyjęcie elementu. Unload ready. Obrotnica znajduje się w pozycji, która jest gotowa wydać element i czeka na pozwolenie z taśmociągu. Stół gotowy do wydania elementu. No i unload, czyli wydanie elementu. Kolejny element cyklu. Unload R, czyli na prawo, czyli jest to element cyklu oddania elementu na prawą stronę. Do wydania elementu na prawo. Right ready. I unload right. Wydawanie elementu na prawo, etap pierwszy. I wydawanie elementu na prawo, etap drugi. Ponieważ winda ma dwie fotokomórki, dlatego ten cykl opróżniania tego obrotnicy, ponieważ ta obrotnica ma dwie fotokomórki, więc cykl opróżniania elementu, opróżniania obrotnicy jest podzielony na dwa etapy. No i jeśli element zostaje wydany, skończy się etap drugi wydawania elementu, wówczas obrotnica powinna wrócić, czyli rotate table to home, albo do zera. Czyli w tym momencie winda powinna wrócić do swojej pozycji domowej. Powrót obrotnicy. I to już jest ostatni ten, bo 3.7. Kolejny numer to będzie numer 2.0. Jest to już koniec cyklu wydawania. Unload R, finish. Niestety, ponieważ jak teraz musimy zmienić z bajta na bit, i teraz trzeba zmienić na bit. Następnie tą strukturę wypełnić 7 bitami nieużywanymi. Wszystko jest zrobione po to, aby móc w sposób prosty rzutować zdekodowany licznik na tą tablicę struktur, aby to wszystko się odnosiło poprawnie. Adresowanie Siemensa ma to do siebie, że dekodowanie
powoduje, iż ostatni bit zapala, gdy licznik równy 1, to dekoduje się bit 0, co zarazem w strukturze jest ostatnim bitem, czyli bitem o adresie 3.0. Czyli dekodowanie polega od 3.0 do 3.7, potem od 2.0 do 2.7 i tak dalej. Nodius 2 i teraz 6 nieużywanych bitów. Nodius 3. Nodius 4. Nodius 5. I ostatni Nodius 6. Bit o adresie 3.0 powinien być domowym cyklem. Czyli pozycja domowa cyklu. Skasujemy. O, ostatni 3.0 jest home cycle, czyli prawidłowo. Zapiszemy. I teraz tak. Na początku tu trzeba jeszcze zmienić na lada. Zmieńmy na lada i poszukajmy w dostarczonej przez Siemensa bibliotece w libraries, standard library, IE, funkcję FC97, która odpowiada właśnie za operację dekodowania. FC97 deco. Funkcja ta, licznik cyklu, zdekoduje nam na dekodę cykl, cycle. Licznik cyklu. De facto dobrze by było, fajnie by było, gdyby można było zdekodować bezpośrednio na strukturę. Jednak niestety, jak widać, zapala się na czerwono, czyli nie przyjmuje takiej operacji ze względu na niezgodność typów. Aby takie rzutowanie dokonać, należy posłużyć się językiem STL i adresowaniem pośrednim. Widać, że dużo komentarzy się wyświetla i to już zajmuje dużo miejsca. Można zmienić to za pomocą odfajkowania kilku opcji z menu View. OK. Teraz z powrotem przełączmy się na język STL-a. I dokonajmy tego rzutowania, dekodę cykle na dekodę structure. Czyli po prostu zdekodowanego cyklu rzutowanie na strukturę. Żeby takiego czegoś dokonać, najpierw trzeba załadować wskaźnik na strukturę, czyli load. Wskaźnik definiujemy przez p-sharp, a ponieważ zmienna decode structure to jest zmienną, więc muszą być dwa hasze. OK. Następnie należy to załadować do rejestru adresowego AR1. Instrukcja ku temu nazywa się LAR1. Mamy załadowany rejestr adresowy adresem struktury. Następnie załadujmy dekodę cycle, czyli podwójne słowo zdekodowanego cyklu network wyżej. I przy pomocy adresowania pośredniego, czyli transfer od D, czyli że do bloku danych. D, otwarcie nawiasu kwadratowego i w tym momencie tutaj AR1 plus offset. AR1, czyli rejestr adresowy, offset, czyli 00, pH 00, zegra 0.0, czyli offset jest zerowy. W ten sposób możemy adresować pośrednio. OK, i mamy rzutowany, zdekodowany cykl na strukturę. Czyli ta linijka już nam to załatwia. Kolejna linijka już można przejść do lat, będzie już pisanie właściwego cyklu. Napisanie cyklu automatycznego takiej windy będzie polegało na tym, iż będę inkrementował zmienną licznik cyklu, tylko i wyłącznie. Do inkrementacji użymy funkcji z menu integer function, będzie to zwykłe dodawanie. Mamy do
dodać do licznika cyklu jedynkę. Czyli licznik cyklu. Jedynka. I zapisać do licznika cyklu. Czyli zwiększy nam się licznik cyklu o 1. I teraz kiedy? Kiedy winda, cykl zaczynamy pisać od początku, czyli winda w home. Ale na początek wypełnimy jeszcze, bo blok funkcyjny winny powinien mieć parę zmiennych wejściowych. Między innymi dwie fotki, czyli dwa czujniki, które są na takiej obrotnicy, przepraszam, nie windzie. Oprócz tego, oprócz dwóch sensorów, jako zmienna, no, sensor pierwszy, czyli wjazdowy. Druga fotka na obrotnicy. Load start, czyli start załadunku. Będzie to sygnał, który de facto zostanie wysłany z taśmociągu poprzedzającego obrotnicę. Start wjazdu. Czyli jeżeli taśmociąg wyda element, to wystawi właśnie tego rodzaju sygnał. Ja akurat pisząc cały ten projekt zdecydowałem się na zrobienie to w ten sposób, że element, czyli rollband, czy tutaj w tym wypadku winda, która znajduje, wystawia sygnał gotowości, następnie element poprzedzający windę wystawia sygnał startu wjazdu, dlatego tak to właśnie. Kolejnym elementem jest table 0, czyli pozycja domowa windy sensor, to też jest w elemencie w bloku windy, taki dodatkowy sensor. Winda, ta obrotnica też ma sygnał 90 stopni, czyli sygnał, kiedy jest przekręcona, ma też taki sensor. Obrotnica w pozycji do 90 stopni. Obrotnica. Obrotnica przyjmuje też sygnały z dwóch taśmociągów, powinna przyjąć, czyli w tym momencie z taśmociągu prawego przyjmuje sygnał, że jest wolne, że taśmociąg po prawej stronie obrotnicy jest wolny. Można oddać element na prawą stronę. I unload. For, czyli taśmociąg na wprost jest wolny. Unload for free. Czyli jak widać, troszkę sygnałów wejściowych do obsługi takiej obrotnicy jest jednak potrzebne. Można oddać element na prosto, na rolki wprost, na wprost. OK, to z sygnałów wejściowych już powinno być wszystko. Przejdźmy do sygnałów wyjściowych. Taka obrotnica ma dwie rolki, dwa napędy, rotate, czyli siłownik, powiedzmy, obrotowy. Obrotnica dostępna w programie AuFactory ma to do siebie, że sygnał, jeżeli jest sygnał na obrót, to ona się obraca do 90 stopni. Brak tego sygnału powoduje powrót do domu. Dlatego sygnał rotate będzie 1, nie 2. Ponieważ obrotnica sama wraca.
Teraz motor do przodu. Wjazdowy. Czyli ponieważ wyjazd na prawą stronę odbędzie się w kierunku przeciwnym do wjazdu. Załączenie silnika wjazdowego albo do wyjazdu na wprost. Do przodu. Motor back, czyli silnik wsteczny. No i chyba cały interfejs już jest opisany, można zacząć programować. Więc winda w cyklu domowym. Winda w cyklu domowym. Pojawia się wjazd z menu in. Load start. A, tabla, winda w pozycji domowej, jeszcze sensor w pozycji 0, czyli winda jest ten i start wjazdu. Load start. Zaczyna się wjazd na windę. Licznik cyklu zwiększy się o 1, automatycznie aktywuje się wówczas kolejny ze zdefiniowanych bitów w strukturze DS. Czyli decoded structure. Kolejnym zdekodowanym bitem po home cycle jest bit load DS load table, czyli załadowanie stołu. No, troszkę w tych podpowiedziach można się pogubić. Load table. OK. O, po kolei. Load table. I on czeka na fotkę wjazdową. Fota 1. Fota 2. Fota 2 to jest ta druga, czyli w momencie, kiedy wjazd się skończy. Jeżeli fotka druga zasygnalizuje koniec wjazdu, kolejny. Box on table. Czyli Paczka wjechała na stół. W tym momencie wybieramy kierunek, w którą stronę ma jechać. Na razie docelowo będzie to sygnał z sensora wizyjnego parę taśmociągów wcześniej, jednak tymczasowo do uruchomienia zastosujemy w tym miejscu bit M00, żeby ręcznie sterować kierunkiem wjazdu. Ponieważ ten pierwszy cykl poleci właśnie na prawo, jeżeli M0 jest aktywny, to na kolejnym elementem cyklu będzie obrót windy o 90 stopni, czyli wysterowanie siłownika. OK. I oczywiście ten cykl się skończy w momencie, kiedy winda wyda sygnał, sensor po prostu, że stół obrócony. OK. Po tym decoded. Unload already, czyli w tym momencie nasza obrotnica wystawia sygnał, że jest gotowa do wydania elementu na prawą stronę. I czeka na pozwolenie z taśmociągu. Jest to sygnał wyjściowy, unload F3.
Czyli taśmociąg za obrotnicą mówi, że jest wolny. W tym momencie trwa cykl wyjazdowy z obrotnicy. Na stronę prawą. Czyli UNRWAT R etap pierwszy. UNRWAT R etap pierwszy. Jeżeli pojawia się w tym momencie fotka pierwsza, bo wracający element musi najpierw przejechać fotę pierwszą, i to inicjuje drugi cykl wyjazdowy, UNRWAT R2. Jak widzimy, wszystko leci po kolei. Każdy z kolejnych elementów po prostu zwiększa licznik o 1, przez co aktywują się kolejne bity w strukturze. UNRWAT R2. DS. I znika fotka pierwsza. Tutaj, ponieważ te fotki są delikatnie rzecz biorąc nie na samiutkim końcu windy, trzeba by zastosować timer i tu ponownie, aby użyć timera, znika fotka pierwsza. Tu popełniłem pomyłkę, ale to nic nie szkodzi, później będziemy poprawiać. Nie zauważyłem tej pomyłki. Znika fotka i teraz stwórzmy nowy timer. Tutaj przy tym timerze powinno być znika fotka pierwsza, a nie druga. Ale to cóż. Timer opóźniający. UNRWAT timeout. Timer, UNRWAT timer. I będzie to standardowo w bloku FB używana SFB404. Będzie to instrukcja timera. Jest to właśnie instrukcja timera. UNRWAT timer. Aha. Czyli w momencie, kiedy mamy drugi etap rozładunku obrotnicy i znika fotka, w tym momencie znika fotka na jakiś czas, możemy przejść do powrotu obrotnicy do pozycji domowej. Czyli mamy koniec cyklu wyładowczego jakby. UNRWAT timer bit. Korzystanie z tego timeru SF04 jest o tyle wygodne, że możemy pisać uniwersalne bloki. Blok z wykorzystaniem timera T1, T2 nie byłby uniwersalny, ponieważ raz zajęty timer nie mógłby być użyty ponownie. Taki timer funkcyjny może być użyty wiele razy. Ok, UNRWAT timer bit, czyli skończył się. Mamy koniec cyklu. Mamy jeszcze powrót do pozycji domowej. W tym momencie winda już powraca do pozycji domowej. DS. I kolejny, ostatni już, przedostatni. Rotate table to zero, czyli winda wraca do pozycji domowej. Oczywiście ten cykl będzie trwał do momentu. Do momentu, aż osiągnie pozycję domową windy, czyli table 0 sensor. Czyli pozycja zerowa, 0 stopni. W przeciwieństwie do 90 stopni, winda obrócona,
Stół obrócony. Tak, winda 0 to jest pozycja domowa. I znów zwiększenie licznika o 1. I to będzie już definitywny koniec cyklu. Aby zakończyć cykl, należy po prostu skopiować 0 do licznika cyklu. To jest reset. W ten sposób resetujemy cykl pisany metodą deco. Unload rfinish, czyli po 3.7 aktywuje się bit 2.0 i w tym momencie ten bit 2.0, ten bit już 2.0, czyli unload write finish, czyli koniec rozładunku na prawo, DS. Powinien nam skopiować 0 do licznika cyklu. Z menu move, można to zrobić w języku drabinkowym, kopiuj 0 do licznik cyklu. Ok, i mamy załatwiony reset. Koniec cyklu, reset. Cały cykl automatyczny de facto jest w tym momencie napisany w jednym networku. I teraz wiadomo, że jeżeli mamy wybrany bit kierunku M0, to pojedzie winda na prawo, ale musimy też zrobić cykl wyjazdu na wprost. Jeżeli ten bit kierunku nie jest wybrany, czyli nie M0, M00, wówczas, i teraz można by użyć oddzielnego cyklu, ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ mamy na razie zajęte 8 bitów, więc możemy skorzystać z drugiej szesnastki na 32. Mamy zajęte 9 bitów, to możemy korzystać z drugiej szesnastki, czyli skopiujemy do licznika cyklu 16. Jeżeli wcześniej licznik liczył od 1 do 9, w tym momencie będzie liczył od 16. 16 jest to bit po prostu 1.0 w strukturze. Nie moglibyśmy dalej tu jechać w tym networku, ale ten drugi cykl wyjazdowy możemy zrobić w networku oddzielnym, który będzie wyglądał praktycznie identycznie. No i tu będzie cykl wyjazdowy. Ten cykl będzie bardzo krótki i też na tej samej zasadzie, czyli jeżeli mamy ten 16, bo mamy skopiowane 16, jeżeli mamy aktywny bit 16, wyjazd na prosto będzie to cykl. No i wyjazd na prosto będzie 16, 17, 18, w tą stronę będzie szło. Taka pojedyncza instrukcja deco pozwala nam napisać cykl o długości do 32 bitów. W wielu wypadkach jest to wystarczające. I teraz, ponieważ ten nowy cykl wyjazdowy zacznie się od 1.0, więc tutaj znowu ten byte, który jest node use, definiujemy po prostu unload L forward ready. Czyli winda gotowa do wydania elementu na wprost. Ponieważ byte musimy zmienić na bit, konieczne będzie znowu wypełnienie luki bitami w stylu node use. Bool.
OK. I tutaj niestety trzeba ponownie wypełnić lukę bitami w stylu not use. Aż do bitu 2.0. Bit 2.0 to będzie jeszcze poprzedni cykl, koniec poprzedniego cyklu. Not use 0.0. I wypełniamy pozostałe nieużywane bity. Unload forward ready. Kopiuj. Kolejnym elementem cyklu wyjazdowego na prosto będzie unload forward. Czyli unload for, czyli wyjazd na wprost i kolejnym elementem gotowość do wydania elementu na prosto. Wydawanie, cykl wydawania elementu na prosto. Jeśli zjedzie wtedy z fotokomórki, no to już jest koniec cyklu w tym momencie. Unload for finish. Koniec, reset cyklu, koniec wydawania, koniec cyklu. No i ten cykl wyjazdowy już na prosto jest krótki, bo będzie składał się tylko z trzech elementów, czyli dwa razy zwiększymy licznik. OK. Tu mamy licznik cyklu, więc jeżeli skopiujemy 16, to będzie aktywny aktualnie ten bit unload for ready. O, ten bit będzie aktywny. I w tym momencie czekamy na zezwolenie z taśmociągu na prost, czyli unload for free. To jest zmienna wejściowa bloku funkcyjnego obrotnicy i to będzie sygnał z taśmociągu, który jest na wprost. Jeżeli ten taśmociąg zgłosi, że jest wolny, czyli że obrotnica może wydać element, jedziemy z cyklem dalej. Czyli cykl dalej znaczy wydawanie elementu. Unload for, czyli wydawanie elementu na wprosto, DS, OK, i znika fotokomórka. Fotka 2. No i to będzie ten koniec. I element końca cyklu. Już to jest króciutka inkrementacja.
Unload for finish po prostu zresetuje cykl. A reset cyklu, jak wiemy, polega na skopiowaniu zera do rejestru, do licznika, licznika cyklu, do zmiennej licznik cyklu, czyli po prostu dodamy tutaj równolegle drugi marker. DS. Ok, to będzie reset cyklu. Cycle over time. W tym momencie napiszemy takie małe zabezpieczenie, polegające na tym, że jeżeli element, czyli paleta, zniknie z obrotnicy, czyli przez jakiś czas trwania cyklu, nie zadziałają żadne sensory, cykl ten nie skończy się prawidłowo, zgodnie z opisem kolejnej sekwencji, wówczas należy zresetować cykl windy, a tym samym pozwolić windzie na przyjęcie kolejnej paczki. To jest timer, znowu blok SFB04, czyli blok timera. Czas tego overtime'u, czyli kiedy cykl, powiedzmy, uznany będzie za niebyły, czyli ewentualnie źle wystartowany, będzie 7 sekund. Jeżeli przez 7 sekund żadne sensory na windzie, cykl na windzie będzie uruchomiony i żadne z sensorów nie wykryją elementu, znaczy, że element został zabrany z tej windy i winda powinna się zresetować do domu, do pozycji domowej. I jak ta winda się zresetuje, cykl overtime bit również dodamy tutaj do kopiowania 0, czyli to jest tak zwany reset cyklu na overtime. Ok. I teraz kiedy ten reset cyklu zajmuje? Kiedy nie ma windy w pozycji 0, czyli nie ma tego home'a, DS home position. Home cycle. Kiedy nie ma sensory fota 1 i nie ma sensora fota 2. Czyli po prostu nic nie ma na windzie. No. I to nam załatwia po prostu prawidłową reakcję programu na zabranie elementu z windy. Element z obrotnicy. W trakcie trwania cyklu. No i cała logika programu byłaby już prawie że napisana. Teraz należy obsłużyć zmienne wejściowe i wyjściowe. Sekcję wyjściową. Autoreset tak zwany. Tak. Teraz należy obsłużyć sekcję wyjściową. Czyli uruchomienie motorów, siłowników obracających stół. Oczywiście winda czy też obrotnica też powinna zgłosić swoją gotowość, czyli kiedy jest gotowa na przyjęcie elementu, aby tym samym zasygnalizować tą gotowość taśmociągowi, czyli przenośnikowi, który znajduje się przed windą. Jeżeli winda wystawi taki sygnał gotowości, wówczas taśmociąg znajdujący się przed windą wypuści element,
i winda w tym momencie powinna rozpocząć swój cykl wjazdu. Czyli jeżeli winda nie jest w pozycji domowej, nie ma fotokomórek, winda jest, przepraszam, w pozycji domowej, czyli cykl jest zresetowany, winda jest w home'ie. Czyli nie trwa żaden cykl, ani wjazdowy, ani wyjazdowy. Home cycle, DS home cycle. Czyli winda jest w pozycji w cyklu zerowym, w home'ie, nie trwa żaden cykl. I jednocześnie są table zero sensor, czyli winda ma ten sensor w pozycji zerowej. I nie ma dwóch fotokomórek. Wówczas może wystawić, że load possible, czyli to jest sygnał do taśmociągu, który znajduje się przed windą. Zapamiętajmy sobie adres tego, bo będziemy korzystać. 60.0. No i teraz należy obsłużyć poszczególne napędy i siłowniki. To jest sekwencja, czyli OR, jedna, druga flaga odpali dany siłownik lub napęd. Motor for, czyli motor do przodu. Teraz należy w cyklu znaleźć merkery, które odpalają silnik do przodu. Będzie to load table, czyli załadunek. Tu jest pomyłka, oczywiście nie box on table, bo to w tym momencie silnik stoi, tylko load table. I drugi DS unload for, czyli wydanie elementu na wprost odpala ten sam silnik. Silnik obrotnicy na wprost do przodu, rolki wjazdowe, czyli DS load box, load table, czyli załadunek obrotnicy oraz rozładunek na prosto. Następny będzie motor back. Tutaj oczywiście jest błąd w linijce wyżej. Motor back. I również należy obsłużyć, znaleźć merkery, które w cyklu będą odpalały ten silnik. Silnik obrotnicy. Wyjazd na prawo. Są to dwa elementy cyklu wyjazdowego. Czyli unload R1 i unload R2. Ponieważ obrotnica obróci się o 90 stopni, w tym momencie, żeby element opuścił tą obrotnicę, muszą się odpalić silniki przeciwne, silnik w stronę przeciwną. O, to unload R1 i unload R2. OK. Kolejnym elementem wyjściowym będzie
będzie siłownik obrotnicy. Ponieważ obrotnica w tym w IOFactor jest tak napisana, że aby była obrócona siłownik, sygnał na siłownik musi być cały czas aktywny. Dlatego tych elementów odpalających, powodujących ten będzie troszkę więcej niż 2. Czyli musimy tutaj aktywować wszystkie elementy cyklu, dla których obrotnica musi być obrócona o 90 stopni. Rotate. Jest to sygnał na wyjście siłownika. Siłownik obrotnicy obróć o 90 stopni. Sygnał musi być aktywny, bo obrotnica była obrócona. Czyli jak się ten element w programie IOFactor jest napisany tak, że jeżeli zdejmie się tam sygnał, wówczas obrotnica wraca sama do home'a. I tu zaczyna się od rotate table, czyli ten element cyklu ds.rotateTable musi obrócić. Kolejne unload ready też musi być cały czas sygnał aktywny, żeby obrotnica była obrócona. Kolejny element unload R1 również musi być aktywny, żeby obrotnica była obrócona. OK, i kolejny element unload R2 też musi być aktywny, aby obrotnica była obrócona. OK, to już nie, czyli to kasujemy. Czyli 4 markery powodujące aktywację tego siłownika. Load possible 60.0 jest to bit, który należy sobie zapamiętać. Jeden z kilku. No i przechodzimy teraz do bloku OB1. Mamy z poprzedniego tutoriala, z poprzedniego kursu 3 taśmociągi. Dodamy teraz obrotnicę i 2 taśmociągi. FB2. DB04, DB4, będzie to kod obrotnicy. OK, widzimy, że tutaj już troszkę więcej zmiennych wejściowych i troszkę więcej zmiennych wyjściowych. I na koniec jeszcze 2 taśmociągi odbierające, czyli są to taśmociągi znane z poprzedniego kursu. Pierwszy będzie na prawo. DB5, czyli blok FB1 z blokiem danych 5 i kolejny blok taśmociągu to będzie taśmociąg na wprost. FB1 z blokiem danych DB6. Przecinek DB6. OK. No i teraz należy pouzupełniać zmienne wejściowe tych bloków funkcyjnych. Magią wideoedycji troszkę przyspieszam, bo już ten tutorial się rozciąga, więc otworzyłem już IOFactor w tle. No i po kolei FOTA 1, FOTA 2 z IOFactor przepisujemy, czyli I00 i 01. I04, przepraszam, FOTA 1, I03, FOTA 2, load start, na razie opuszczamy, sensory table, table 0 sensor, to jest I05,
Obrotnica 90 stopni sensor to jest I06. Unloader free na razie odpuszczamy. Silniki. Rotate. Obrotnica. Obrotnica napęd, czyli obrotnica siłownik. To jest Q05. Motor for na obrotnicy to jest Q03. I motor back na obrotnicy to jest Q04. No, uzupełnimy jeszcze dwa taśmociągi. Taśmociąg prawy fotosensor to jest I01. I10, przepraszam. I odpowiadający mu silnik to jest Q10. Tutaj Q10. Taśmociąg na wprost to jest I11, sensor fotokomórki. I motor na wprost to jest Q11. I ok, i teraz Next Conveyor Free, wiadomo, że już to jest ostatni taśmociąg, więc tutaj wpisujemy false. Start gwiazdowy to będą sygnały z obrotnicy. I teraz tak, tutaj kolejny, czyli pozwolenie na wypuszczenie elementu z taśmociągu poprzedzającego to będzie 60. DBX60.0. Load start, czyli kiedy taśmociąg wypluje element, to wysyła jednocześnie sygnał DBX4.0. DB2, DB3, przepraszam, bo trzeci taśmociąg DBX4.0, czyli w tym momencie zaczyna się załadunek na obrotnicę. Tak jak tam poprzednio. I teraz unload free, air free, czyli 28.4 to będzie z taśmociągu prawego, czyli z DB5. 28.4. I taśmociąg na wprost to będzie DB5, DBX284 również. Czyli pozwolenie z taśmociągu na wprost. Tu przegapiłem jeszcze sygnały start int na taśmociągu trzecim i czwartym, ale to nie szkodzi. Poprawki. Tu to, co mówiłem wcześniej, box table, powinno być load table. Czyli silnik odpalający motor na wprost. Powinno być load table. I teraz te zgubione poprzednio sygnały to są 13.6, to są zezwolenia, sygnały startu z obrotnicy na taśmociągi. Czyli obrotnica mówi, że mają wystartować sygnały wjazdu taśmociągów. 13.6 i 11.1. Troszkę przyspieszam, bo już tutorial się przeciąga. Puszczamy całą zabawę. Connect. Pojechało. Ponieważ w tej chwili obrotnica jeszcze nie sortuje, tylko w zależności od bitu kierunku M00 puszcza albo na wprost, albo na prawo. W tej chwili bit nie jest aktywny, więc obrotnica puszcza wszystkie paczki na wprost. Aktywujemy bit M00 i puszczamy obrotnicę jeszcze raz. Usuwamy element właściwie. Ten bit, ta paczka, która już jest na palecie, ona jeszcze pojedzie na wprost, ale następne już zgodnie z kierunkiem pojadą na prawo.
O, jak widzimy, czas wyjazdu jest za krótki. To jest tutaj ten błąd z tą fotką drugą, ale w tej chwili podniosę mu czas z 1,5 sekundy na 2 sekundy. Po zjeździe z fotki jeszcze powinien trwać wyjazd. Załadujmy to do sterownika i puśćmy symulację. Bit kierunku jest ustawiony, więc wszystkie palety powinny jechać na prawo. Oczywiście fotka 2 to jest ta fotka, która jest właśnie w tym momencie aktywowana. Po zjechaniu z niej winda jeszcze 2 sekundy, 2,5 sekundy jedzie. De facto powinna tam być fotka 1, czyli ta, która jest na końcu. Domyślnie tak miałem, pomyliłem się, ale wydłużenie czasu również zdaje egzamin. No i powoduje, że palety wszystkie jadą na prawo. W kolejnej części kursu dopisujemy kod odpowiedzialny za przemieszczanie się numeru paczek po systemie transportowym oraz właściwe sortowanie. Na dziś to już wszystko. Zapraszam wszystkich do oglądania kolejnych części tutoriala. Do usłyszenia, szczęść Boże, pa!